Witam moi drodzy, dzisiaj jesteśmy w Manchesterze, piękny piątkowy wieczór i mamy tutaj bardzo fajne zadanie, bo przyjechaliśmy tutaj nagrać film, ale przy okazji wpadliśmy na bardzo fajny challenge. Jesteśmy pod Old Trafford, moi drodzy. Ja jestem kibicem United, więc dla mnie to jest bardzo specjalne miejsce i nagrywamy tutaj dzisiaj specjalny challenge. Zobaczcie sobie, mamy tu dwa burgerki, jest tu kebab, mamy pizzę i degustujemy fast foody z wokół Manchesteru, które znajdują się właśnie w okolicach Old Trafford. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Jakbyście chcieli więcej takich filmów, to zapraszam do polubienia. I przy okazji, moi drodzy, są tutaj ze mną chłopaki z pełną gębą. Siemaneczko. Hello. I zapraszam do nich, bo u nich takich challenge'ów pojawi się o wiele więcej. Wbijajcie, link podam na dole. Dwa burgery, frytki. Do tego jest kebab oraz pizza i robimy to wszystko pod stadionem Manchester United. Moi drodzy, zapowiada się challenge, którego jeszcze na YouTube nie było, dlatego za chwilę degustujemy to wszystko. Są ze mną chłopaki z pełną gębą, jeden jest tutaj, drugi za kamerą, więc musicie wbić do nich na kanał, zasubskrybować, bo tam dzieje się naprawdę dużo, więc dzisiaj robimy degustację. Więc tak, moi drodzy, na pierwszy ogień idzie tutaj burgerek. Jest to chicken burger z sałatą, frytki do tego i mamy tutaj, z tego co pamiętam, ostry sos. Zobaczcie sobie, jak to pięknie wygląda. Legendarny stadion. Zobaczcie, jedzonko, Manchester, piątek, ciepły wieczór. Ludzie, czego można chcieć więcej od życia? Kebaba z lamą. To nie jest wołowina, ani wieprzowina, ani kurczak. To jest lama w środku. Dokładnie. A tu jest naprawdę lama. A tu jest pizzunia. A tu jest pizza ostra, więc mamy naprawdę fajne jedzonko do degustowania. Sprawdzam, jak to wyjdzie. Tak jak mówiłem, ostatni film bardzo fajnie przyjęty, więc jakbyście chcieli więcej, to zapraszam do polubienia, teraz co? Na początek chyba burger, nie? To zamknijmy, żeby się nie chłodziło. Bierzemy burgera na początek. Wszystko jest podzielone na trzy, żeby każdy spróbował. Dokładnie. Może pozamykajmy tego dużo, żeby się nie chłodziło. I teraz na początek wydaje mi się, że bierzemy chicken. Chicken spicy burger, tak? Tak, chicken spicy burger, dokładnie. Frytek nie dzieliliśmy, żeby wiadomo było... Tak, jak to po prostu weźmie garszem, nie? Ja od razu... Frytek nie dzielimy dla tego. Dobra, ja biorę pierwszy, bo jestem głodny. I to wygląda tak świetnie. To jest spicy? Nie, to nie jest spicy teraz. To jest chicken. To jest spicy chicken. Spicy chicken, tak jest. Okay. Od razu frytka sobie zawinę. Tak to wygląda do kamery. Nie wiem, czy widzicie. Ładnie przypieczone, bardzo fajna panierka. Mało sałaty mam bardzo. Bardzo mało sałaty. Więc ja sobie chyba nałożę po prostu trochę. Będzie walka o sałatę. No. Nie? Ostrzejsze niż w KFC. No, naprawdę. O, smak jest ostrzejszy niż w KFC. Dużo. Kozak. Zawsze to jest świetne w smaku. Stary, jest podobna panierka do KFC, ale zawsze narzekałem, że w KFC już robią pod publiczkę, jest na maksa łagodne. Właśnie ten spicy jest po prostu ostry. Nie, jest świetny, jest naprawdę. Kozak. Mogę powiedzieć, że ten burger jest bardzo dobry. No. On smakuje jak taki lepszy zinger. Lepszy zinger, to prawda. Ostrzejszy zinger. Wyobraźcie sobie zingera, który jest po prostu idealnie ostry, z dobrym sosem i lepiej wypieczony. Bo na przykład czasem jest z zingerami jest tak, że albo są za bardzo przypieczone i są takie za mocno chrupkie. No, z tymi to różnie albo bywa, nie? To mięso jest za suche. A ten jest bardzo dobry, naprawdę mogę powiedzieć, że jest świetny. Jest grube mięso, jest dużo sosu. To jest prawda, mało sałaty jest, ale to możemy im wybaczyć tym, że jest idealnie upieczony kurczak. Też przy tak ostrym kurczaku, tak dobrze doprawionym, i tak raczej nie byłoby wyczuwalne za bardzo. Dla mnie kozak. I teraz co muszą myśleć ludzie, którzy wracają sobie na przykład wtedy z pracy albo idą do pracy na przykład na nockę czy coś. Idą, patrzą, trzech typów siedzi na stoliku z kamerą. Na przykład taki Pogła, nie? Idzie sobie do pracy. Na nockę, musi zapieprzać. Nocny trening. Musi zapieprzać. Nie. Szara rzeczywistość, a my? To jest klasa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zawsze po ostrym żarciu mam czkawkę, więc musicie mi wybaczyć, ale znowu to mam. Ja tak zazdroszczę tym wszystkim ludziom, że wracając z pracy można sobie iść wzdłuż Old Trafford do chaty, to jest tak genialne uczucie. W ogóle wokół Old Trafford są takie piękne domki. Tam są genialne mieszkania, które są w okolicach samego klubu. Całe osiedle w sumie. Całe osiedle, dokładnie. Nie całe osiedle, można sobie mieszkanie kupić. Jeżeli chcecie, to damy wam namiar. Jak ktoś kupi, to chętnie się wprowadzam. Tak jest. Jakiś pokoik. Dajcie namiar, jak kupić, pokoik z internetem. Wpadniemy do was na weekend. Dokładnie. Jeżeli to jest za darmo, to nawet w trójkę się wprowadzimy. W trójkę się wprowadzimy. No niekoniecznie na jeden pokój, bo mogłoby być nieciekawie. Chociaż patrząc na nasz pokój w hotelu, to nie, dalibyśmy radę jednak. Lepiej nie mówić. Pierwszy burger, jak miałbym ocenić, szczerze, to powiedziałbym, że... W skali 1 do 10, jakbyś to ocenił. Nie każdy z nas oceni. No. Ja bym dał solidną... ósemkę. Ósemkę, ze względu na to, że samo mięso i kanapka była bardzo spoko, ale brakowało tam sałaty. Ja bym dał dziewiątkę.
dałbym 9, bo naprawdę dawno nie jadłem takiej tak zwanej podróby Zingera, która była tak ostra. To nie jest podróba. Można powiedzieć, że uczeń przerósł mistrza, bo to tak, nie tyle co podróba Zingera, tylko coś na styl Zingera, tylko o wiele lepszy. Dokładnie. Moim zdaniem ja daję 2, bo nie lubię ostrego. Nie no, my go chyba na kopa. Nie, tak szczerze to bym dał 8 na 10, bo nie było sałaty, było i za mało, ale też było trochę mało sosu tego ostrego, więc 8 na 10 moim zdaniem. Moi drodzy, kolejna potrawa przed nami. Taki nietypowy kebab, bo zobaczcie, sam w sobie naleśnik jest wypiekany przez nich na miejscu, a mięso, które jest w środku, to nie jest ani wołowina, ani kurczak. To jest lama. Szczerze, w Polsce nie spotkałem się nigdy nie z lamą. Nie ma nigdy. Nie ma? Nie widziałem nigdy, nigdy nie widziałem kebaba z lamą w Polsce. Dwa nabite kabany, coś... kurczak albo wołowina, czyli tak zwana baranina, ale przeważnie to. Ale poza tym to nie nawet nie jest na takim palu nadziewane, że to się po prostu kręci i się wypala. Tylko tam jest cała lama, która się kręci wokół ognia. I piszczy. Nie, ale tego nie mów. Z tym to jest. Z tym to jest tak, to że. To był żart. Jest dokładna porcja przedzielona na po prostu na jedną porcję takiego kebabu. Jest jak szaszłyk, który później dają na ruszt. Na taki powiedzmy ogień, jak coś jak grill, to się wypieka tam powiedzmy 10-15 minut, a później dopiero to kroją na takie kawałeczki, jak są tutaj. I to jest mięso z lamy. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, ale nigdy nie jadę, więc spróbujemy, jak to nowe szaty króla. Jesteśmy ciekawi, jak to smakuje, więc sprawdzimy. Dobra, to po jednym. Kebab jest znowu podzielony na 3 części, żeby każdy miał porówno. I próbujemy. Czekajcie sekundę. Sekundę, ja sprawdzę, czy się tego nagrywa, dobrze? Jakiś dziwny sos, nie? Taki czerwony. Nie wiem, czy to widzicie do kamery, ale jest taki bardzo czerwony sos. Czyli widocznie jest... Bardzo pieprzowy. Nie, po prostu lama jest pełnokrwista. O kurde, nie, to było za mocno. O Jezu, to nie. O nie. To jest za mocny żart. Skończy tak, że pojedziemy do Tokio i będą nam robić kebaby z psów, nie? Ja kocham psy, więc... Ogólnie nie jesteśmy za zabijanie zwierząt i tak dalej, ale... A jak już zabili, to zjemy. To trzeba wstawić. Oczywiście żartujemy, nie trzeba zabijać i nie jesteśmy za tym, ale... Takie mamy czas. Ale sos jest za bardzo pieprzowy chyba. Myślisz? Wydaje mi się, że za bardzo pieprzem dociąga. Zbyt intensywny jest. Za słony. Za pieprzowy jest bardziej za słony. Ale tam jest ta marynata zbyt intensywna. Ja lubię ostre, ale to jest takie... Dziwne. Ostre, ale bardzo pieprzowe. Co w sumie robi się takie... Ale nie, ogólnie jest dobre. Ja uważam, że to jest dobre jedzenie. O kurde, policja podjechała. Bo nie można jeść po Old Trafford. Znaczy można jeść, tylko nie można jeść lamy. Można jeść, ale nie można zabijać zwierząt. Więc jest okej. Okay. To nie my, to on. O, dobrze, ja też nie, to on. Słuchajcie, teraz wjeżdża pizzunia. Kurde, nie wiem, czy tego nie wytarłem rękawem. Wytarłem? Ja potem powiem o tym, o burgerze. Wytarłem czy nie? Halo, wytarłem czy zobacz? Nie, jest git. To czym to się wytarło? Rękawem. Czyli? Nie było. Dobra. Słuchajcie, teraz pizzunia dla odmiany. Ostra. Wiem, że lubisz. Ej, to są papryczki z żelepą. Nie wydaje mi się, że to jedyną różnicą pomiędzy polską pizzą, a tutaj tą w Manchesterze jest to, że jest ciasto. Tak, wygodne. Jakby ktoś ciekawił... Pizzunia wymiata. No. Ej, ciekawi mnie, czy jak jest match day i na przykład tędy przechodzi powiedzmy 75 tysięcy ludzi, czy te potrawy są tak samo dobre jak teraz, gdzie jest na przykład zwykły piątek. Bo normalnie, jak są mecze, to powiedzmy, jak mecz jest w sobotę, to w piątek już wokół tych wszystkich klubów jest święto. Kibice śpiewają, bawią się i tak dalej. I nie wiem, czy byliby w stanie zrobić dla każdego tak samo dobrą potrawę. Ale ta jest naprawdę genialna. Jest świetna. Nie wiem, czy to nie jest czasem jedna z lepszych, które jadłem w życiu. Ja ogólnie dużo pizzy nie jem, nie? Bo nie. Zazwyczaj burgery albo coś. Ale ta jest świetna. I to jest pizza, którą kupiliśmy w fast foodzie. To nie jest żadna restauracja wielka i tak dalej. Jest to zwykły fast food, ale jest naprawdę genialna. Więc to polecamy. Jest pizza z podejściem do okienka. Podchodzisz, zamawiasz, masz pizzę. Nie, no bo w skali 1 do 10. W skali od 1 do 10 to wydałbym
dziewiątka. No dziewiątkę. Dziewiątka też, mocna nie dziewiątka. Wiem w sumie co można byłoby poprawić, żeby to była dziesiątka, ale jest solidna dziewiątka. 9,5. To umiem 9,5. Ja dobry. Też się pod tym podpisuję. A ten kurczak, mam wrażenie, że on jest w przyprawie tikka masala. Bo jest. No, no bo napisane. Chicken tikka masala. Kozak. Przy tym. Przy zamówieniu pizzy. Kozak. To nie jest tak, że powiedzmy sieciówka. Dobra, jest placek dobra. Gotowy, narzucają co trzeba, do piekarnika i gotowe. Tylko widać, że jednak firma się stara, żeby to wszystko smakowało jak najlepiej dla klientów. Słuchajcie, a kolejną potrawą i w sumie już ostatnią jest burger wołowy z ostrym sosem. I tak samo jak poprzednio, są frytki do tego i testujemy. Ciekawe mnie, czy to jest prawdziwe mięso, takie wiesz... Prawdziwe. Takie, no prawdziwe, no. Chodzi mi o to, czy to jest mielonka taka, która jest gotowa do odsmażenia, bo to jest całkowicie inna budka, nie? Czy to jest takie, wiesz, normalne mięso, które oni sami uklepują z mięsa mielonego, czy to jest takie gotowe, wyciągane z folii na smażenie i do burgera? Ciężko powiedzieć, ale mi się wydaje, że... Jak byś ocenił to, jak zrobić gryza? Wiesz co, na pewno nie jest to ta mielonka typowa, co mamy ją w nie, no, oczywiście, marketach. Że nie. Oczywiście, że nie. Z pazurów i chrząstek. Ale jest to, wydaje mi się, burger ulepiony w markecie z mięsa mielonego. Tak mi się wydaje. Tak ja miałbym obstawiać, to bym tak to powiedział. Oni go obsmażyli i doprawili. W każdym razie jest dobrej jakości. Nieważne, czy był, jak był przygotowany, jest dobrej jakości i jest smaczny. A ja bym powiedział tak. To nie jest typowa mielonka, jak są w sklepie takie pakowane po 6. Bo często w barach można spotkać coś takiego. Ale bym powiedział, że na 100% to nie jest ubijane przez nich. Czyli to nie jest, że oni mają mielonkę, cyk, 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 robią sobie placek, znaczy robią sobie kawałek mięsa, steka, wrzucają na olej i smażą to. Tylko to jest lepszej jakości gotowa mielonka do burgera. Moi drodzy, spróbowaliśmy wszystkiego. Słuchajcie, według mnie to jest 7. Nie. Albo 6. 6. 6. 6. 6. 6-5, ja bym się tak wahał. 6. Ja bym dał 1. Naprawdę? Nie, żartuję. Ile byś dał? Nie. Ja dał tak pomiędzy 6 a 5. No. Obiektywnie ja ocenię, że to jest 5,5. Ja bym dał 6. Ja moje zdaniem, że to jest 6. Ja też daję 6. Nie było wybitne, ale też nie było turbo złe. No. Było tak gdzieś mniej więcej po środku. Bardziej bym może tak ściągał lekko ten lepszy środek. A frytki? Frytki są średnie. Ja daję... 3, bo to jest... No, frytki to jest zwykłe, typowy market. Patrzcie sami, nie są wcale jakieś chrupiące, to jest typowy takie market. Zwykły... Te, co jedliśmy rano, był świetny. Zwykły ziemniak, no, odgrzewany, no tak. Ale to jest, widać, trójeczka. Że są opakowania takie odsmażane na olej. Trójeczka, do innej klasy przechodzisz, ale ledwo. Teraz tak, dla mnie to jest kompletna abstrakcja i mogę powiedzieć, chłopakom kompletnie odbiło. Jak wbijecie 18 tysięcy subskrypcji u nich, to oboje robią sobie oczy na popka. Całe czarne. Białka czarne, czujecie to? Dla mnie to jest po prostu kompletnie dziwne, więc bijcie i zróbcie to. Jeżeli chcecie to zobaczyć, chętnie... to wbijajcie subskrypcję i zobaczycie, jak to robimy i mamy oczy czarne jak popek. Chętnie zobaczę, jak to będzie wyglądało u nich z czarnymi oczami. Sami nie wiemy, dlaczego się na to godzimy, ale no, robimy to. Jak się godzicie? Przy sami to wymyśliliście. No, taki jest próg, jak wbijacie, to zobaczycie nas w czarnych oczach jak popek.